po ostatnim bardzo słabym naszym występie czwartkowym musieliśmy wrócić do podstaw, nie mając czasu na trening tak naprawdę, bo wykonaliśmy tylko jedno zajęcie i to krótkie. Czyli do dobrej gry w obronie i spójności zespołu, czyli dobrym charakterze. I dzisiaj myślę, że moi piłkarze przede wszystkim nie stracili bramki po raz pierwszy w tym sezonie. Też Krzysiek Kotorowski nie miał zbyt dużo okazji do tego, żeby się wykazać. Więc wydaje mi się, że ten krótki przekaz kilkudniowy dotarł. Zostawili na pewno dużo serca na boisku, natomiast zabrakło nam zdecydowanie spokoju, co przełożyło się na jakość. W wykonaniu ostatniego podania, w błędnych decyzjach, w związku z czym jest remis. Zostaje nam kilka dni, arcyważne dla nas wszystkich spotkanie w czwartek, ale widzę, że wraca duch do tego zespołu, więc jestem dobry, myślę, dziękuję. No cieszę się przede wszystkim z tej rzeczy, że mamy punkt. Cieszę się, że nie straciliśmy bramki, a mecz każdy dobrze widział. Tak więc na pewno fragmentów takich, gdzie my jesteśmy przy piłce, widziałbym więcej, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie zrobić coś więcej. No ale przede wszystkim dzisiaj mądrze się broniliśmy też, bo ja wiedziałem, jak Lech gra w piłkę i przed tym trzeba było się obronić. Tak więc to dzisiaj zrobiliśmy na piątkę. No a reszta jest taka, że może jakby nam szczęście dopisało, to byśmy bramkę strzelili, ale dzisiaj jest punkt, zero z tyłu, tak więc z tego się cieszymy.